Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie odwiedziliśmy przyjaciół z Helldust. Z Radkiem rozmawiamy o tegorocznej imprezie Gentleman Ride. Nasz człowiek Enrico żegna się z Afryką i wraca na stary kontynent. Nieraz mówiłem, że motocykle łączą ludzi. Na różnych polach. Spotyka się przyjaciół, spotyka się ludzi, którzy podejmują pewne decyzje pod wpływem twoich zwariowanych pomysłów. I tak było w tym przypadku. Stary, no spotkaliśmy się na imprezie motocyklowej, samochodowej motocyklowej pod dwoma kołami i kompletnie ani ty, ani ja nie myśleliśmy o tym, że to się kiedyś przerodzi w przyjaźni i współpracy. Kompletnie nie. Byliśmy tam z gośćmi, spotkaliśmy, pogadaliśmy i oto tu dzisiaj stoimy. Właśnie, data, bo sytuacja była tyle ciekawa, że pojawiliśmy się na takiej imprezie, przyjechaliście wtedy jeszcze z Poznania i po godzince rozmowy doszliśmy do porozumienia, że fajnie by było, gdybyście jednak przenieśli część swojej firmy do Warszawy, bo robicie fajne ciuchy, których wszędzie brakuje. Dokładnie tak było. Data, no ale skąd pomysł w ogóle na tego typu rzeczy? Do tej pory trzeba było pojechać do Londynu, żeby znaleźć coś spektakularnego, a tu na miejscu w Warszawie przy Smolnej można kupić ciuchy, które powalają na kolana. Całe życie szukaliśmy takiego sklepu, aż w końcu sami go otworzyliśmy. No dobra, twoja rola jest też bardzo istotna, bo ty jesteś twardzielem, motocyklistą i w pewnym sensie pasujesz do tego klimatu, pasujesz do klimatu helldustowego, ubierasz się jak prawdziwy twardziel, no ale czasami zdarza się, że też na jakichś imprezach pojawiasz się w ciuchach właśnie z waszej firmy. Tak, no bo gdzie się ubierać, skoro nie tutaj, jeżeli mamy ciuchy, które odpowiadają mojemu wizerunkowemu. Tak, wizerunkowi. No właśnie, bo to jest dość ciekawa sytuacja. W programie od pewnego czasu zaczęła się pojawiać taka informacja o tym, że prowadzącego ubiera Helldust. No bo tak rzeczywiście jest. Odezwaliście się do mnie, powiedzieliście: Olek, pochodź trochę w naszych ciuchach, pokaż i potencjał naszej firmy, a przy okazji miej się w co ubrać. Ja naprawdę miałem z tym poważny kłopot i dzięki waszej kreatywności, dzięki temu, że te ciuchy są, o, po prostu na wyciągnięcie ręki, mogę się ubrać wreszcie w coś fajnego. Ile z tych rzeczy, które są u was w sklepie, tworzysz ty? Około 90%. No to moc niesamowita. Pełno pomysłów. Czy czym się inspirowałaś? Podglądałaś może konkurencję? Bardzo często, jak najbardziej. No, trzeba czerpać inspirację, także jak najbardziej też również, aczkolwiek myślę, że jestem troszeczkę nadkreatywna i to było to. No wiesz, nigdy się nie można zatrzymywać. Ja dochodzę do wniosku, że w pewnym momencie to się zaczyna coraz bardziej rozwijać. Przychodzą różni klienci, bo Krzysio Skiba, pozdrawiamy cię Krzyśku bardzo mocno. Krzysiek Skiba kupił od razu 10 podkoszulków. Powiedział: super, wreszcie mam coś na scenę. I to są też stroje sceniczne. Rozmawiałem z Beatą Kozidrak, pozdrowienia dla Beatki, powiedziała, że też jej brakuje ciuchów, pewnie do was zajrzy w najbliższym czasie. No jest naprawdę super pod tym względem. Dobrze, to teraz jeszcze słówko na temat dojazdów do pracy. Ty dojeżdżasz swoim ukochanym Mini. Dokładnie tak. O którym kiedyś pewnie jeszcze zrobimy program, mam na myśli miniaczka, którego zawsze marzyłaś, żeby mieć. On już jest. Zrobimy o nim program i o twoich marzeniach. Kochasz to auto? Bardzo, po prostu. No właśnie, jeżeli słyszę tego typu deklaracje, to wiem, że ten samochód naprawdę bardzo się podoba Beacie. A ty dojeżdżasz do pracy motocyklem, który jest uważany przez większość ludzi za mordercę motocyklistów, czyli V-Maxem starej generacji. No tak, moim ukochanym motocyklem od 7 lat, jednym, jedynym. I nie widzę nic innego, czym mógłbym jeździć tak naprawdę. Trochę chyba na wyrost te opinie. No właśnie, bo powiem tak, ten motocykl pojawił się wtedy, kiedy motocykle były
no powiedzmy, nie za mocne. I pojawia się nagle zwierzę, prawdziwe zwierzę. Nie było wtedy jeszcze kontroli trakcji, ABS-ów, tego typu rzeczy. I parę osób przerosło po prostu to, że mają kawał mocy i potężny moment obrotowy. No moment obrotowy i mocy jest naprawdę ogromna. Myślę, że dlatego nie mierzę, bo na początku nie wiedziałem, co kupuję. Dopiero później się zorientowałem, co kupiłem. Ale jakoś się dogadaliśmy razem. A czy bać się V-Maxa? Trzeba mieć respekt dla niego. Przede wszystkim bać może nie, ale respekt i szanować tą całą jego moc. No właśnie, i tym sposobem przez chwilę pojawiliśmy się pod sklepem Helda z firmy, z którą współpracuje Motoślad. I nie tylko Motoślad, bo Autopotret to z tego także. Będzie się działo w najbliższym czasie, a o V-Maxie, o którym dopiero wspomnieliśmy w dzisiejszym programie, zrobimy cały materiał, bo od razu zdradzę tajemnicę, że Rafał nie ma jednego V-Maxa, ma ich kilka, niektóre w pewnych stadiach renowacji, ale ten latający stoi przed Wami. Fajne klimaty, fajni ludzie i bardzo się cieszę, że pojawiliście się tutaj w Warszawie ze sklepem. Dzięki Ci wielkie. Dziękujemy również. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Jesteśmy na wydarzeniu DGR Warszawa. Mamy rok 2019, kolejna edycja wydarzenia w Polsce. Jest to czwarta edycja, w której ja biorę udział. Pierwszy raz jestem współorganizatorem. Znajdujemy się na terenie elektrowni Powiśle. Elektrownia Powiśle została naszym patronem i udostępniła nam miejsce. Jak zawsze we wrześniu martwiliśmy się, że pogoda nie dopisze. Jak widać, pogoda jest świetna. Mamy bardzo dużo rajderów, bardzo dużo eleganckich mężczyzn i pięknie ubranych kobiet. Mamy bardzo dużo znajomych. Atmosfera jest naprawdę fajna. Ja kiedyś, zanim przyjechałem na pierwszy DGR, nie wiedziałem, czy przyjechać. Kolega mi powiedział: Radek, przyjedź, bo nie ma drugiej takiej imprezy motocyklowej, która by skupiała taką ilość fantastycznych ludzi, szczytny cel i dobrą atmosferę. I faktycznie tak jest. To jest najważniejsza impreza w roku, którą każdy motocyklista powinien wbijać sobie w kalendarzu, żeby ostatni weekend września zarezerwować sobie na DGR. Gentleman Ride to taka impreza, która jest bardzo szczytną imprezą, cele są jak najbardziej ambitne, to choroby typowo męskie, jak się okazuje wielu panów ma też problemy z psychiką, wiele samobójstw i z tym właśnie walczą ludzie jadący w DGR-ze. Radek, to taka bardzo fajna impreza, przy okazji mająca no, konkretne cele. Przede wszystkim mamy na celu uświadomienie mężczyzn, że należy się badać. Należy się badać, bo my faceci idziemy do lekarza, jak już jest zwykle za późno, albo bardzo źle się czujemy, więc wtedy zwykle już jest za późno. Nam chodzi o to, żeby propagować to, że należy chodzić na badania kontrolne i badać się pod kątem raka prostaty, raka jąder. Oraz nowym celem, który jest w DGR, to jest zadbanie o zdrowie psychiczne mężczyzn, bo okazuje się, że coraz większy odsetek mężczyzn na całym świecie popełnia samobójstwo. No tak, ale to wiesz, idee bardzo słuszne, dość przykre to, wiesz, statystyki. Natomiast ta impreza odbywa się w Warszawie, ale od pewnego czasu też w Krakowie, Wrocławiu. W tym roku odbyła się też impreza w Gdańsku, tak dokładnie w Trójmieście, no bo tam wszędzie ludzie atakowali. Ja o tych imprezach nie wiedziałem. O krakowskiej dowiedziałem się z racji tego, że moja motowizja też przyłączyła się do media sponsoringu tej imprezy. Pomyślałem sobie, że warto by było w przyszłym roku jakoś zebrać tych wszystkich organizatorów, żeby Antyradio, które przypominam, przynajmniej w Warszawie było media sponsorem tej imprezy,
powiedziało do wszystkich ludzi na terenie całej Polski, łączcie się w tej materii. To chyba jest plan na rok przyszły i mam nadzieję, że tak zadziała, że wszyscy organizatorzy tych imprez jakoś się skonsolidują, bo Antyradio dociera zarówno do Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic i nie ma z tym żadnego problemu, żeby o tym mówić. Powiedz mi, jak oceniasz tegoroczny DGR? Tegoroczny DGR wypadł bardzo dobrze. W ogóle z roku na rok liczba uczestników oraz liczba wpłacających osób zwiększa się. Również liczba rejestrujących osób się na stronie gentlemansride.com zwiększa się, czyli nie przyjeżdżają przypadkowi jeźdźcy, przypadkowi motocykliści, tylko przyjeżdżają osoby, które wiedzą, po co jadą, wiedzą, jaki jest cel imprezy i wiedzą, że należy się zarejestrować i ewentualnie parę groszy od siebie wpłacić po to, żeby fundacja miała pieniądze na propagowanie całej akcji. W tym roku faktycznie DGR odbył się formalnie odbył się w Polsce w czterech miastach. Odbył się u nas w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Łodzi. W Gdańsku przejazd był nieformalny, czyli kilku chłopaków wsiadło na motocykle, ubrało się ładnie i pojechało. Wynika to trochę z tego, że DGR organizują wolontariusze, czyli my, którzy robimy te wydarzenia zarówno w każdym z tych miast, czy tak jak my w Warszawie, jest to grupa kilku do kilkunastu osób, które pracują od wielu, wielu miesięcy nad wydarzeniem bez żadnych funduszy i poświęcając swój prywatny czas. Więc naszym zadaniem jest przede wszystkim znalezienie sponsorów, partnerów, firm, które obejmą nas patronatem, czy media, tak jak Antyradio obejmuje nas, czy Triumf, tak dokładnie, czy miejsca, w których mieliśmy okazję, miejsce, w którym mieliśmy okazję w tym roku robić w elektrowni Powiśle. I staramy się sklecić imprezę troszeczkę z niczego. Tak, żeby ona wypaliła, żeby była jak najbardziej rozpoznawalna, żeby była jak najbardziej rozpowszechniona i żeby była jak najbardziej nagłośniona. Motoślad stara się zawsze uprzedzać o tym, że taka impreza będzie. Zgłosili się do mnie tutaj do radia za pośrednictwem mojej telewizji ludzie z Krakowa, których serdecznie pozdrawiam, bo też włączyli się do tej akcji i robią to już od lat. Była moc, było też bardzo wiele motocykli, bardzo fajni ludzie, bardzo fajne miejsca. Zatem, drodzy mieszkańcy Krakowa i organizatorzy tej imprezy, róbcie to trochę wcześniej, już teraz macie do mnie namiary, odzywajcie się, znajdźcie też Radka, też bez problemu. Tutaj się pojawia napis, pod którym można go znaleźć. Złączmy tę akcję, żeby w całej Polsce naprawdę tego dnia było bardzo, bardzo gorąco, mimo że pogoda nie była najlepsza do samego wyjazdu, ale potem się okazało, że się poprawiła. To chyba jakiś dobry los czuwa nad wami. Generalnie jest tak, że każdego roku, pamiętasz, bierzemy udział we dwóch co najmniej od czterech lat. Jart od czterech lat. I każdego roku jest zawsze obawa, co będzie z pogodą. Jest zimniej, cieplej. W tym roku zapowiadało się, że będzie deszczowo. Ja uczestniczyłem zarówno w DGR warszawskim, jak i pojechałem jako gość na DGR do Łodzi. W obydwu przypadkach świeciło nam słońce i było fajnie. Szczególnie na samą paradę, więc było bardzo przyjemnie. My faktycznie w tym roku zaczynamy już rozmowy z organizatorami z innych miast, żeby po pierwsze podsumować DGR we wszystkich miastach, a po drugie może właśnie w przyszłym roku przedsięwziąć, stworzyć sytuację, że będziemy współpracowali przy organizacji wszystkich DGR-ów i żeby właśnie wtedy na przykład Ciebie poinformować, gdzie robimy, w jakich miastach i kto organizuje. I o to chodzi. Zatem za rok kolejne DGR w Polsce. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach.
Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me. No, teraz już prawie Moto Visioneros. Witamy, witamy port Tangeri. Dzieje się tutaj na nasza załoga, brakują parę chłopaki, mam nadzieję, że nie wybrają ten prom do Barcelony lub do Savone, bo oczywiście fajnie będzie i tak i siak, ale no, czas bilansu, oczywiście czeka na nas jeszcze ten ostatnia gala, wiecie, już jest ta rozdawania Oscaru Motoślad, więc motowybrannik będzie wybrany, pracujemy nad tym, no. Oni jeszcze nie wiedzą, jury już jest bardzo aktywny. Czas na bilans. Na początku myślałem, że byłem rozczarowany, natomiast nie jestem, bo ta wyprawa nie było tylko zobaczenia ta plaża z Dakar i być część od tego emocji. Natomiast było też takie wyzwania ze sobą, żeby robić te 8000 km, żeby udowodnić też do siebie, że te stereotypy o Afryce są troszeczkę passé. Żyjemy w takim momencie, drogi motowizjonerów, na które dużo się gada o ten problem migrantów i tak dalej, ale proszę mnie wiedzieć, czasami bardzo źle ocenimy niektóre narodowości, mam na myśli specjalnie ta marokańska, taki kraj, który się rozwija bardzo szybko, oczywiście są duże różnice między te część południowa i ta część północna, która jest bardziej przemysłowa i rozwinięta. I właśnie jak mówiłem, ten Królestwo Maroko organizuje się, już jest bardzo awansowane w organizowanie jego struktura, infrastruktura, jeżeli chodzi o autostrady, drogi, jeżeli chodzi o turystykę, hotele. W Agadizie na przykład jest bardzo, bardzo wysoki poziomie. Ich gastronomia jest moim zdaniem zdecydowanie najlepsza z tych afrykańskich do tej pory próbowane. Więc polecam. Polecam tego rodzaju podróży, czy to jest tylko Maroko, czy to jest Maroko off-road, czy to jest Maroko, Senegal i Mauretania, jak my robiliśmy. Oczywiście nie kontynuowaliśmy do Gambii, bo prawdopodobnie byłoby kolejna biurokracja i Gambia jest bardzo podobna do Senegalu, więc czas do dyspozycji było. Chciałem też podziękować sponsorów, bo ta kurtka, którą nosiłem, Dual Ride, wytrzymała od 7 stopni do 41 stopni i z różne warstwy i szybkie adaptowanie, bardzo dobrze wentylowane na ciepło. Oczywiście nie jest czysta jak niektóre kurtki, które się widać, niektóre widobloki, ale powtarzam, nasze jest real w moto wyprawy i nie się płakasz mi się chce. Ale nie będę robił przez widzów, bo wiem, że tu wracam.
Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.